To zdróweczko. To co, zdrowy, żeby się układało. Może byś więcej tak przynosił, wiesz? Ile na to musiałeś wyciągnąć kasy? Tak, ponad 100 sushi, nabój ponad 100. No ja mam jeszcze jakieś picie, właśnie te piwka, no to 250 zł. Król Marcel pierwszy rozrzutny się znał. Rozrzutny, ale rozsądny. Baba z wozu koniom lżej, tak? Teraz już jak jestem sam, tak, z małą, no to mi się też gdzieś to przekalkulowało inaczej i wiesz, nie mam takich wielkich wydatków. Patrzę jak stąd w kieszeni. A ty tego kiedykolwiek po prostu liczyłeś? Jak wyglądało pół roku temu, powiedzmy, jak wygląda teraz, jeśli chodzi o twoje wydatki? Możemy to policzyć teraz. Masz kartkę? Będę miał pewnie gdzieś. Trzymaj. Dawaj, chodź, policzymy to. Policzymy pół roku wstecz, a policzymy teraz. Dawaj rachunki. Czynsz 800 zł. Teraz tak. Gaz 50 zł. Prąd 450. Dobra. Paliwo na pewno, bo mega dużo jeździliśmy samochodem. Paliwo 1000. Zakupy jedzenia 2000. Dobra, co jeszcze? Jakieś wyjścia. 500. Dobra, Marcel, i to wszystko? Co tam jeszcze masz? No a kwestia twoich... Czego? Twoich produktów silikonowych? To jeszcze się spłaca. To ile ci tam zostało? Ile mi zostało? Dycha. Dobra, dopiszemy. Nieudany kredyt. 1200. Jak tak na to patrzę, to nie słyszę, żeby to były rzeczy związane z tobą. No tak, no bo tak było do tej pory, no. Jak miałem jakieś pieniądze luźne, tak, gdzieś tam sobie zarobiłem, to ja wolałem albo wydać na mało, albo na Beatę. I ile ci tam wychodzi, Marcel, jakby? Tomasz, 1800, 1902, 4500, 8150. Tyle wynosił budżet Marcela w czasie związku z Beatą. Okej, no, a teraz ostatni miesiąc, powiedzmy. Teraz ostatni miesiąc masz tako. W rachunki 800. Dobra, Marcel, ale jakie rachunki 800? Bo teraz jak będzie twoja sytuacja? No, u mojej mamy mieszkam. Ja jej dokładam 800 zł do domu. Czyli za co te 800 zł dokładasz? Woda, gaz i prąd, tak? Teraz 1500. Co 1500 to jest na co? Tutaj masz zakupy w galerii, sala zabaw, basen. Na 1500 rachunki, 800 siłownia, 150. Jakieś tam ubrania. Odchodzi mi takie duże kwoty za paliwo, bo ja nie jestem wielkim królewiczem, że wszędzie muszę jeździć autem, tak? Tu jakieś imprezy odpadają. Dobrze, że ci cycki nie odpadły, nie? No właśnie, a cycki nie odpadają. Marcel, to chyba musisz się dopisać, nie? No właśnie, kredyt. Tak. Nie zapominaj. 200, masz 500 z cyckami. Tam było 8, tak? Czy 7? A tam było, nie, no 8. Gdzie ty zarabiasz? Teraz? No. Gdzieś koło 7. Na rękę, czy to jest na brak? Rękę. Okej, czy jak ci teraz, ile ci zostaje? Prawie 2000 luźno. Będę miał chatę we Wrocławiu za hajs wybudowany. Dobra, dawaj. No ale nie masz ani chaty, ani baty. Tak naprawdę mam czystą nową kartę i tyle. No i nie ma tego takiego nacisku, tak? Że ja muszę nie wiadomo, jak stawać na głowie, żeby było na to i na tamto. Marcel, a rozmawiałeś z Batą o kwestii piersi? No ale jakby nie patrzy, to jest dosyć duża kwota, Bartek, nie? Prawie 1500 miesięcznie. Bartek, to jest bardzo duża kwota. No ty tego nie nosisz, nie? Tak jak ona mówiła, że to jest największe jej spełnienie marzeń, to ma spełnione marzenie. I tyle. Ja się od tego odcinam. Dobra, już nie ma co liczyć, nie ma co próżnować, idziemy. Idziemy? Tak. W końcu pierwsze mądre słowa powiedziałem dzisiaj. Trzeba się pozbierać. Portfel, klucze. Co mam do zabrania? Tylko stary stawia, portfel zostaw. Tak? Tak. Dobra. Mi to generalnie nie przeszkadza. Jak chcę postawić, ja się fajnie zabawię i będzie okazja, to się odstawię. I tyle. Dawaj, lecimy. No, na podbój świata.